Cześć, siemano, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będziemy zajmować się drugim etapem zbioru marchwi, czyli oddzieleniem zielonego od marchwi. Już tu, jak widzicie, mamy oddzieloną marchew. Tu jest drugi transport, trzeci i czwarty czeka jeszcze. Jak widzicie, marchew jest jaka jest. Ktoś zaraz napisze, szybko, szybko wyrywacie marchew. Powiem tak, wczoraj bardzo dużo było zgnitej przez prawdopodobnie zimno lub i za dużo deszczu spadło. Dzisiaj mamy sobotę, jest to ostatni dzień lata kalendarzowego oczywiście. Zostało jeszcze wtedy oddzielić popękaną od dobrej, nie? Czyli niepopękanej. Zostało nam jeszcze pomidory na polu i kapustę. Kapusta już też idzie z pola, bo jest strasznie popękana. Ale to tam kury zjedzą. Ale to też będzie wrok z tego. Tak jak w zeszłym roku był. Nie wiem, czy ktoś tam oglądał, ale to chyba też była dosyć dobra oglądalność z tego, co widziałem. Dobra, witajcie w kolejnej części tego vloga. Jak widzicie, na wózku mam już kapustę. Jest dużo popękanej. Teraz wystarczy tylko wyładować mi. I lecę po ostatnie, bo wczoraj nie zdążyłem. Zaczęło padać. I plan jest taki, żeby jeszcze po marchwi i po kapuście zaorać dzisiaj. Jest 15, dochodzi 15. Plan, żeby to zaorać, skultywatorem zasiać, pobrnować i powałować. Także połączę sobie to w jeden vlog. Gdzieś tak o 4 minut trzeba go zrobić i będzie git. Dobra, to się widzimy na polu. Dobra, jesteśmy już na polu. Pęknięta, pęknięta i pęknięta. Jak widzicie, to tu trzeba załadować. Wystarczy to jeszcze uciąć, ale to już tam pod vlogiem. Uciąć główki, liście, krom, no i można kisić kapustę. Mama jest w domu, zje obiad, na pewno będzie kisić. Dobra, lecimy z tym podołaniem. Ładno, i nie będziemy rzucać. Górnie wczoraj znowu popadało, dosyć solidnie. Wczoraj sam było wzięte tu. I trochę na przężyto, jak widzicie, schodzi. Znaczy zeszło, no ładnie zeszło dosyć. No jak mówię, zostaje. Przęży to do wiosny, jak będzie ładne, no to się zostawi na żniwa. Będą małe żniwa. Ostatni wózek i zbiory jesienne 2019 zakończone. Końcówka września, my już po zbiorach normalnie.